O co walczono w sierpniu 1980 roku? Czego dotyczyło 21 postulatów, które zostały podpisane, które stały się najważniejszym elementem porozumień sierpniowych. Oczywiście chodzi tutaj o 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, które zostały podpisane 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku. Podpisali je Lech Wałęsa, który był przedstawicielem tego MKS-u, tych MKS-ów, oraz przedstawiciel rządu Mieczysław Jagielski. Może po kolei te postulaty. Pierwszy postulat dotyczył zalegalizowania niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych. Właśnie dzięki temu postulatowi udało się stworzyć i legalnie zarejestrować Solidarność. Drugi postulat Miał zagwarantować prawa do strajku, ale takie realne prawa do realnego strajku, nie tak jak do tej pory. Trzeci postulat mówił o przestrzeganiu zagwarantowanej w Konstytucji PRL-u wolności słowa, druku i publikacji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że panowała wówczas cenzura z, różnym, z różną siłą, ale oczywiście w Konstytucji PRL-u. Jak najbardziej ta wolność słowa panowała. I ten trzeci postulat miał spowodować, że naprawdę będzie panowała wolność słowa, albo przynajmniej ta cenzura zostanie ograniczona. Czwarty postulat to przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy w wyniku strajków z lat 1970 i 1976 oraz studentów, którzy zostali wydaleni z uczelni za przekonania. Czyli takie zniesienie represji za przekonania. To, że straciliśmy pracę, zostaliśmy wydaleni z uczelni za naszą działalność, za nasze przekonania, za nasze strajki, to miało być cofnięte i w przyszłości takie represje za przekonania miały już nie istnieć. Piąty postulat to podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu tych międzyzakładowych komitetów strajkowych oraz opublikowanie ich żądań, tak żeby wszyscy w Polsce w sposób oficjalny dowiedzieli się, że tego typu organizacje istnieją i oczywiście, bardzo ważne, opublikowanie żądań tych organizacji. Szósty postulat to podjęcie realnych działań, które mają za zadanie wyprowadzić kraj z kryzysu. No wtedy Polska pogrążała się w kryzysie, więc dążono do tego, żeby wymusić realne działania, które miałyby ten kryzys zakończyć albo też ograniczyć. Siódmy postulat to wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak i za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ. Ósmy postulat to podniesienie zasadniczej płacy o 2000 zł. Pamiętajmy, że i takie postulaty były. Tu nie chodziło tylko o prawo do strajkowania, do zarejestrowania tych realnie działających związków zawodowych. Dziewiąty postulat zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen. No, coś oczywistego: ceny rosną, wówczas podnoszone są też zarobki. Dziesiąty postulat realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Czyli eksport tylko w przypadku, kiedy występują nadwyżki danego towaru. Nie tak, że dochodzi do eksportu również towarów, których brakuje wewnątrz Polski, wewnątrz PRL-u, na rynku wewnętrznym. Eksportujemy wyłącznie nadwyżki. Jedenasty postulat to zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy. W tym tak zwanym eksporcie wewnętrznym. Tutaj na kanale są już materiały o Peweksach, o tego typu, można powiedzieć, sklepach, sieciach sklepów, które w sposób bardzo ciekawy realizowały eksport wewnętrzny, tak żeby sprzedawać towary obywatelom za dewizy, za inne tego typu środki, niedostępne innym osobom, które na przykład chciały płacić. Naszą polską walutą. Dwunasty postulat to wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie, że dobór tej kadry kierowniczej odbywa się ze względu na na przykład przynależność partyjną. Czyli kadra kierownicza wybierana ze względu na ich umiejętności, ze względu na ich kwalifikacje nie ze względu na to, na przykład, że zajmują jakieś miejsce w partii. Dodatkowo ten postulat zawiera zniesienie przywilejów milicji obywatelskiej, służby bezpieczeństwa i ogólnie całego aparatu partyjnego. Trzynasty postulat – wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso. Czternasty postulat – obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat – dla mężczyzn do 55 lat. I zapewnienie emerytury po przepracowaniu odpowiedniej ilości lat. Czyli dla kobiety 30 lat, dla mężczyzny 35 lat. Co pierwsze, więc jeśli kobieta przepracuje 30 lat albo ma 50 lat, przechodzi na emeryturę. W przypadku mężczyzny 55 lat skończone albo 30 lat przepracowane. 15 postulat dotyczył rent i emerytur. Oraz zrównania ich do odpowiedniego poziomu. 16 postulat. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia. Pamiętajmy, że ta służba zdrowia miała problemy. To nie jest, można powiedzieć, nasz wynalazek naszych czasów. Tutaj jednak ten brak finansowania, warunki pracy od lat są jakie są. Siedemnasty postulat to zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach. Tutaj też jak widać, zbyt wiele się nie zmienia. Tutaj musimy pamiętać, że wtedy dzieci było o wiele więcej, a ludzie też musieli pracować, więc problemy z dostaniem się dzieci do żłobków i przedszkoli były też gigantyczne. Osiemnasty postulat dotyczył wprowadzenia płatnych urlopów macierzyńskich przez trzy lata. 19 postulat skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania. Tutaj ten czas oczekiwania na mieszkanie w niektórych miejscach w Polsce był naprawdę bardzo bardzo duży. 20 postulat 20 postulat to podniesienie diety z 40 do 100 zł i dodatek za rozłąkę. 21 postulat wprowadzenie wszystkich sobot wolnych od pracy. Dzisiaj Często oczywistość, wówczas coś nieoczywistego. Więc te 21 postulatów to było 21 postulatów, które w dużej części dotyczyło zagadnień ważnych wówczas, ale trzeba pamiętać, że część z nich również dzisiaj mogłaby być przedstawiona. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam ponownie.